Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Tarcza Herbowa, te słowa już brzmią naprawdę wyjątkowo i pięknie. Jest to dla mnie takie wyjątkowe wyróżnienie. Za to bardzo dziękuję. Ale chciałabym powiedzieć, że nie można otrzymywać takich wyróżnień, jeżeli się nie ma obok siebie innych ludzi, którzy współpracują, pomagają i wspierają. I ja właśnie dzisiaj chciałabym podziękować. W szczególny sposób moim sygiratom, bo ja zawsze mówię, że to są moi sygiracy, którzy mnie inspirują i pozwolili się zaprzyjaźnić z nimi. Dziękuję bardzo społeczności mojej szkoły, nauczycielom, wszystkim pracownikom, uczniom i rodzicom. Dziękuję organizacji Strzelec. Dziękuję władzom miasta i wszystkim, którzy nas wspierali. Wiele instytucji, nie będę wszystkich wymieniać. Ale dzięki temu mogliśmy zrobić, myślę, wspólnie coś dobrego, ważnego, pożytecznego. Coś, co będzie na pewno kontynuowane. Ja myślę, że poza tą wspólną pracą udało się to zrobić, ponieważ ja osobiście angażowałam się wspólnie dlatego, że tak wypada, że jestem dyrektorem szkoły, że powinnam, albo że muszę. Robiłam to tak prawdziwie. I myślę, że może to także spowodowało, że tyle ciekawych rzeczy udało mi się zrealizować. To jest dla mnie szczególne wyróżnienie, ale również dlatego, że ja nie jestem sądeczanką z urodzenia. Jestem czarnowianką. Więc tak sobie myślę symbolicznie, że dzisiaj dzięki temu, że Rada Miasta przyznała mi tą tarczę herbową, stanę się również sądeczanką. Bardzo za to dziękuję. Dziękuję. Wysoka Rado. Przygotowałem się do tego wystąpienia w sposób dość dokładny. Ale również zrobił to Pan Przewodniczący i szereg moich myśli przedstawił już tutaj, mówiąc o dokonaniach Pani Dzikowskiej. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jeden fakt, który jest ważny dla sygiraków, a może najważniejszy, bo wszyscy doceniamy jej zasługi, jeżeli chodzi o inicjatywy, z którymi wychodzi nie tylko na terenie Sącza, ale również na terenie kraju. My cenimy ją najbardziej za życzliwość, za opiekuńczość, za to, że pomaga tym coraz bardziej słabym, wiekowo zaawansowanym ludziom, odwiedza samotnych w domach, często odwozi ich do lekarza własnym samochodem, do sanatorium, bo oni nie mają po prostu nikogo, do kogo mogliby się zwrócić o taką przysługę. Pani Antonina robi to z potrzeby serca. Ona słusznie tutaj mówi, moi sybiracy, i tak nas traktuje. Przychodząc na posiedzenia zarządu, zawsze wnosi jakieś pomysły, jakąś energię i pyta, co trzeba jeszcze zrobić. To między innymi dlatego, że już nie było komu prowadzić kroniki, ona ją prowadzi od kilkunastu lat. Mam nadzieję, że jej przykład, który przez tyle lat, bo my współpracujemy od 20 lat, bo wtedy się narodziła ta myśl nadania imienia w roku 2000, nadania imienia sybiraków zespołowi szkół numer 2. Myślę, że całe grono, które pod jej kierunkiem współpracowało z nami, będzie to czyniło nadal. Jesteśmy przekonani, że Pani Antonina Dzikowska, odchodząc na emeryturę, będzie miała również więcej czasu i jeszcze bardziej będzie zaangażowana w pracę związku. Nas już nie zostało wiele. W czterech powiatach 45 osób. Z tego w Sączu 19. Kruszymy się, ale cenimy to,
co robiła pani Antonina przez wszystkie lata, że propagowała historię zesłań na nieludzką ziemię, że młodzież w jej placówce co roku była w Białymstoku na marszu od roku 2001, to jest Międzynarodowy Marsz Pamięci Sybiraków, i te wszystkie działania w Sączu owocują nie tylko u uczniów, ale także u ich rodzin, wiedzą o tamtych tragicznych dniach. Gratuluję pani Antonino, gratuluję tego wyróżnienia i życzę, aby dalsze lata również były doceniane przez społeczność sądecką, mimo że jest tarnowianką z urodzenia. Dziękuję bardzo. Również współpracujemy z panią Antoniną od lat. Każdy nic o tym nie zaznaczył i zostałem wydelegowany, ażeby jej pogratulować i dołączyć się do tych laudacji, oracji i do całej tej adoracji jej. Dlatego dziękujemy serdecznie, przypominamy o tym dalszej z nami współpracy, a szczególnie nam zapadło w pamięci, gdy przed 4 laty wielki, piękny most w Gorlicach nazwaliśmy imieniem zesłańców Sybiru, piękny kamień pamięci, i pani Antonina uczciła to z silną grupą mundurowych strzelców pod wezwaniem ich tam u nas w Gorlicach. Dziękujemy ci, Antoninie, życzymy wszystkiego najlepszego i dalszej współpracy z gorlickimi Sybirakami. Dziękujemy. Jako dyrektor zespołu szkół nr 2 imienia Sybiraków od niedawna dla szkoły jest również bardzo ważne i to jest bardzo wzruszający moment, ponieważ my w szkole tak naprawdę wiemy najlepiej, ile pani dyrektor włożyła serca w to wszystko, ile wkłada w to serca i wiemy też, że będziemy współpracować nadal. Dlatego chciałem skupić się, bo już wszystko państwo usłyszeliście na temat zasług pani dyrektor, chociaż jeszcze nie padło takie najprostsze stwierdzenie według mnie, pani Antonina Dziękowska jest po prostu bardzo dobrym człowiekiem. To jest najważniejsze i przez to właśnie można powiedzieć tyle dobrych rzeczy o pani Dziękowskiej, bo jest dobrym człowiekiem. Natomiast dla nas jako społeczności szkolnej jest zaszczytem, że właśnie to nasza szkoła miała takiego dyrektora i w dalszym ciągu ma przyjaciela w postaci prezesa stowarzyszenia, które powstało w naszej szkole. Dlatego mimo tego, że ta uroczystość ma taki charakter jakby podsumowania, nagrodzenia tego wszystkiego, myślę, że powinno się wprowadzić kolory tarczy herbowych, bo na pewno pani dyrektor zapracuje jeszcze na niejedną taką tarczę herbową swoją pracą i zaangażowaniem, bo myślę, że ile tylko sił starczy, to będzie to robić. I będziemy pamiętać o Sybirakach, będziemy zawsze kultywować te tradycje. Jeszcze raz bardzo serdecznie państwu dziękuję, że wyróżniliście panią dyrektor, bo jak nikt zasługiwała na takie wyróżnienie. Dziękuję bardzo. Gratulacje. No bo to się...